W studiu Market News 24 w apartamentach Kosmopolitan moim gościem jest pan prezes Cezary Smorszczewski, giełdowa spółka PEM S.A. Panie prezesie, jak pan szuka spółek do kupienia? Bo ze względu na to, że te inwestycje zrobione są w wielu krajach, to nie sposób sobie wyobrazić, że powiedzmy, że zarząd, bodaj czteroosobowy, tak, bo pan i pan Tomasz Czechowicz, tak, osobiście znajduje te spółki. Musicie mieć jakiś team, nie wiem, czym. Wywiadowni gospodarczych, które wydobywają najcenniejsze klejnoty z rynku. To jest cały know-how, to jest generowanie tak zwanych leadów. Odbywa się to w różny sposób, czy to poprzez relacje osobiste, czy to poprzez przetargi, które są ogłaszane i doradcy zgłaszają się, poprzez wyjazdy zagraniczne, konferencje, poprzez relacje z funduszami, z którymi inwestujemy, bo inwestujemy z największymi funduszami na świecie, które inwestują w tej części Europy. Także jest to dość. Ale dość zdarza się, proste, że asystentka pana mówi, panu mówi, przyjechał właściciel firmy, który chce ją sprzedać. Nie. Czyli jest to proces bardziej wielomiesięczny, związany z due diligence, z całą analizą. To zanim do due diligence dojdzie, to najpierw trzeba zidentyfikować taką firmę, zobaczyć, czy to ma sens, następnie sprawdzić od strony komercyjnej inicjatywy, które się ma, żeby wartość tej firmy wzrosła. Dopiero później przystępuje się do negocjacji, jak się wynegocjuje term, czyli to się przystępuje do due diligence finansowego, prawnego, podatkowego, tak zwany program PMI, Post Merger Integration i budowa wartości spółki, a później no, już kupując spółkę trzeba wiedzieć, komu ją się sprzeda, tak mówiąc kolokwialnie. Na jaki okres najchętniej PEM wchodzi w jakąś inwestycję? Czy to jest kilkanaście miesięcy, czy kilka lat bardziej na budowanie wartości firmy? Rzadko się zdarza rok, półtora roku, dlatego że to są duże koszty pozyskania takich projektów. Najczęściej to jest od 3 do 5 lat, bardzo rzadko 7, ale 3 do 5 lat to jest standardowy okres inwestycji. I kupuje pan firmy, żeby mieć stopę zwrotu jaką? Patrzymy na fundusze, którymi zarządzamy i średnia, jeżeli byśmy wzięli średni IRR, czyli wewnętrzna stopa zwrotu roczna na naszych funduszach to jest 23,8%. To jest jeden z najlepszych wyników w Europie, jeżeli chodzi o fundusze. Wydaje się być i w Silicon Valley tylko lepsze, ale tam mamy wyceny dość wysokie. Jakbyśmy mieli takie wyceny, jak mają w Silicon Valley, to byśmy mieli też ich stopy zwrotu. Panie prezesie, a do tych inwestycji, można powiedzieć, najkrótszych w czasie, należała wirtualna Polska. No nie, ona należy, dlatego że myśmy sprzedali tylko 1/3 pakietu. W zasadzie pokrył nam to całkowity koszt inwestycji, a pozostała część pracuje bez zaangażowanego kapitału. Aha, bo to jest chyba część poniżej 5%, tak? Prawdopodobnie, bo giełda wykazuje akcjonariuszy, którzy mają. Mam wspólnie inwestycje z innym funduszem i wspólnie sprzedajemy. Czyli okres waszej obecności w wirtualnej Polsce jeszcze nie jest zdefiniowany. Nie jest zakończony, zdecydowanie nie. Także perspektywy wyjścia, nie sądzę, by to był rok 2015, 16, 16, 17, 18. Bardzo dobre aktywo, doskonale zachowujące swoją, budujące swoją wartość. I są to wertykale i horyzontalnie portal bardzo dobrze sobie radzi. Także wydaje się, że to była genialna inwestycja. Zarobiliśmy w ciągu 2 lat 3 razy pieniądze, które zainwestowaliśmy. Także to można powiedzieć, że, znaczy 2,5 razy, bo to można powiedzieć, że to jest no, trafiona inwestycja. Tak. Jaka jest strategia dywidendy Private Equity Managers? Ogłosiliśmy ją w marcu i się tego trzymamy. Dystrybuujemy do 100% zysku netto w formie dywidendy. W 2014 roku było to 100%, w 2015 100%, za 2015-2016 na pewno do 100%. Ile dokładnie? No to zdecyduje walne zgromadzenie w kwietniu, maju. W studiu Market News 24 moim gościem był pan prezes Cezary Smorszczewski, Private Equity Managers S.A., spółka giełdowa. Dziękuję raz jeszcze panie prezesie. Dziękuję.